Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. W dzisiejszym odcinku będę chciała Wam powiedzieć o produkcie, który w mojej opinii i w moich poszukiwaniach nie ma swojego zamiennika. Nie ma produktu, który by się z nim równał, który by robił to samo, który by dał taki sam efekt i który tak samo by zachwycał. Jeżeli jesteście ciekawe tego, o jakim produkcie mowa, a wiecie już to po tytule, więc jeżeli jesteście ciekawe tego, co ja mam do powiedzenia na ten temat, to serdecznie Was zapraszam do tego, abyście zostały ze mną dalej. Produkt, o którym będę tutaj dzisiaj Wam mówić, jest to produkt z Inglota i tutaj pierwszy plus dla tego produktu, ponieważ jak wiemy, Inglot jest to marka polska. Jest to produkt, który się nazywa Duraline i bardzo często, gęsto, kiedy ja na początku swojej historii YouTube'owej oglądałam tutoriale, to się zastanawiałam, o czym one mówią, jaki Duraline w ogóle, o co chodzi, co to jest. Na chwilę obecną wydaje mi się to bardzo dziwne, bo jak można nie znać tak kultowego kosmetyku, bo dla mnie tak okrzykuje go mianem kultowego kosmetyku, ponieważ tak jak wspomniałam na wstępie, ja nie znalazłam dla tego produktu zamiennika. I gwoli ścisłości to nie chodzi o to, że podobnego efektu nie możemy osiągnąć innym kosmetykiem. Chodzi mi o to, że wszystkich tych efektów, które możemy osiągnąć tym jednym produktem, nie osiągniemy żadnym innym, jednym, pojedynczym kosmetykiem. Produkt Duraline przychodzi do nas w takim przepięknym białym opakowaniu, w bardzo prostej, że tak powiem, szacie graficznej, co jest również wedle mnie ogromnym plusem i ja bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy. Jeżeli chodzi o jego pojemność, ma 9 ml i jest w takiej szklanej, można powiedzieć, buteleczce, która ma pipetkę. Jest to ogromny plus, ponieważ jeżeli nie miałaby tego aplikatora, ta buteleczka, to moglibyśmy w nadmierny sposób sobie zaaplikować ten produkt, albo też, nie daj Boże, sobie go rozlać, czy też po prostu nałożyć go za dużo i to by w ogóle nie było nic dobrego. Więc tutaj ta pipetka jest ogromnym plusem i szczerze nie wyobrażam sobie tego produktu w innej totalnie postaci. Jeżeli chodzi o to, co zapowiada nam producent, jeżeli chodzi o obietnicę, kropla Duraline w połączeniu z wybranym produktem do makijażu pozwoli uzyskać nam płynny, wodoodporny produkt, ułatwi aplikację produktu, przedłuża trwałość makijażu, podkreśla głębię koloru. Dodatkową informacją jest to, że produkt jest hipoalergiczny. Teraz ja chciałabym się odnieść do wszystkich tych rzeczy, które obiecuje nam producent, ponieważ uważam, że tych czynników i tych czynności, które można wykonać właśnie za pomocą tego produktu, jest znacznie więcej niż to, co opisuje producent. Ja produkt ten kupiłam w zamyśle, aby właśnie używać go do rozrzedzania żelowego eyelinera z Maybelline, który osobiście bardzo uwielbiam, ponieważ sam eyeliner żelowy w sobie jest bardzo zbity. No i było mi coś potrzebne do tego, aby po prostu móc tą żelową konsystencję rozbić na bardziej płynną, tak aby po prostu można było łatwiej aplikować właśnie produkt żelowy w postaci bardziej rozwodnionej, wiecie co mam na myśli. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, do której możemy wykorzystać właśnie płyn Duraline z Inglota, jest to przede wszystkim możliwość rozrzedzenia sobie cieni, które mamy po prostu w paletach cieni do powiek i które są na przykład kolorowe. Jeżeli mamy ochotę na przykład kolorową kreskę na wiosnę albo na lato, to po prostu możemy sobie nałożyć odrobinkę tego cienia na jakieś wieczko pędzelkiem i dać sobie kropelkę Duraline z Inglota i na przykład sobie w ten sposób to rozrzedzić, wymieszać i nałożyć też jako kreskę. Kolejna rzecz jest taka, że możemy na przykład sobie chcieć w jakiś sposób utrwalić cień lub przedłużyć jego trwałość lub też wybić jego kolor i wtedy też możemy sobie ten cień, podobnie jak przed chwilą, nałożyć na przykład jakieś wieczko i też możemy sobie odrobinkę Duraline z Inglota na pędzelek, na powiekę i mamy tak naprawdę dość, że wybity pigment, to jeszcze właśnie mamy przedłużoną trwałość tego cienia, ponieważ właśnie ten produkt zastyga i daje nam wodoodporny efekt. Kolejna rzecz, do której może nam służyć Duraline z Inglota, jest to nakładanie pigmentów lub sypkich cieni, bo jak wiemy, pigmenty mają to do siebie i bardzo wiele osób się skarży, szczególnie tych, które początkują z makijażem, że właśnie na przykład pigment albo się nam go bardzo osypuje, albo nie trzyma nam się powieki, albo zanika, albo nie ma takiego koloru, jaki ma w oryginale w opakowaniu. To wszystko da się osiągnąć właśnie również używając Duraline z Inglota, ponieważ po pierwsze zaaplikujemy sobie ten produkt sypki osypujący się na powiekę i nie będzie on nam się osypywał. Po drugie przy okazji też wybijemy jego pigmentację, ponieważ będzie miał taki sam kolor, jaki w rzeczywistości ma w opakowaniu.
No i kolejna rzecz jest też taka, że na pewno nie będzie nam ten cień, pigment znikał w ciągu dnia, zanikał, nie będzie tak, że będziemy po paru godzinach, na przykład, nie wiem, na jakimś weselu, czy imprezie, czy gdziekolwiek, że pójdziemy do toalety i nie wiem, będziemy miały na przykład ubrudzone powieki z tego, a nie pomalowane. Więc zdecydowanie tutaj jest kolejny krok, który ten mały produkt 9 ml nam umożliwia, przy czym też nie potrzebujemy tego produktu w dużych ilościach, co jest też ogromnym plusem. Kolejna rzecz jest taka, że możemy na przykład sobie odrobinkę zmieszać ten produkt z podkładem. Dzięki temu też osiągniemy taki rezultat, że będziemy miały przedłużoną trwałość produktu na twarzy, ponieważ tak jak wspomniałam przed chwilą, produkt ten zastyga, będzie nam to służyło po prostu wtedy jako bazę. Teraz, co ja odkryłam i co ja uważam, że naprawdę daje ogromne poczucie komfortu i różnicy, to to, jeżeli planujecie mieć pomadkę kolorową, nawet w takim kolorze, jak ja mam w tej chwili, to warto również pomadkę tą nałożyć sobie w połączeniu z Duraline z Glota. I można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że możecie po prostu, nakładając pomadkę pędzelkiem, dać również sobie odrobinkę na pędzelek kropelki, dosłownie po prostu zamoczyć ten pędzelek odrobinkę w Duraline i połączyć z pomadką matową na przykład, nie ma to znaczenia z jaką, i nałożyć na usta. No i też kolejna rzecz jest taka, że możecie na przykład po nałożeniu pomadki odrobinkę sobie wklepać tego Duraline'u z Inglota właśnie w usta, już w przygotowany finalny efekt, że tak powiem. I wtedy dzięki temu również ta pomadka będzie Wam się długo trzymać. Jest to efekt wodoodporny, nie tłuszczoodporny, więc umówmy się, że no też prędzej czy później, jeżeli będziecie jeść, nie wiem, rosół, no to hello, nie ma mocnych, więc to też nie możemy oczekiwać cudów. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, ponieważ wiele z Was bardzo często o to pyta, jak się mają terminy przydatności versus realny czas. Jeżeli chodzi o wydajność tego produktu, to on starcza na dość długo. I jeżeli używacie go tylko dla siebie, ponieważ malujecie tylko siebie, to takie 9 ml starczy Wam, myślę, nawet na rok, jeżeli nie używacie tego codziennie. Teraz nie potrafię tego kompletnie znaleźć na opakowaniu, niemniej jednak gdzieś kiedyś dowiedziałam się, że produkt ten ma 9 miesięcy ważności od momentu odpakowania go, więc ja tutaj nie zauważyłam, aby on po okresie dłuższym niż te 9 miesięcy po prostu tracił na swojej wartości, na efekcie, jaki możemy nim osiągnąć. Tak samo nie zauważyłam, żeby w jakikolwiek sposób wtedy uczulał albo doprowadzał do jakichś reakcji alergicznych. Dlatego też moim zdaniem tutaj akurat można sobie troszeczkę pominąć ten aspekt i używać go, dopóki po prostu go mamy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie moje opowiedzenie Wam o Duraline Singlota. Z tych wszystkich względów, o których wspomniałam, ja nie znalazłam niczego, co by ten produkt zastąpiło, szczególnie w kwestii rozrzedzania produktów, bo tak jak mówię, jeżeli chcemy sobie na przykład podbić kolor danego cienia, to możemy użyć owszem bazy, białej kredki czy czegokolwiek, ale jeżeli chodzi o rozrzedzanie produktów i o takie upłynnianie ich oraz gwarantowanie dzięki temu też wodoodpornej formuły, to nie znalazłam takiego produktu, ale jestem bardzo ciekawa tego, jakie Wy, może Wy słyszałyście o jakichś produktach, które po prostu mogłyby zastąpić właśnie Duraline Singlota. Ja, kiedy przeszukiwałam internet w tym celu, aby znaleźć zamiennik, jedyne co znalazłam, to informacje o produkcie podobnym z wyglądu do właśnie Duraline Singlota z Kobo, natomiast nigdy na żywo tego produktu nie widziałam, więc nie mogę się do niego odnieść, natomiast tak wiem, że coś takiego być może istnieje, ale nie widziałam tego. Dlatego nie porównam Wam tego. Ja uważam, że Inglot Duraline jest to kosmetyk kultowy i w mojej opinii nie mam potrzeby w ogóle też totalnie znalezienia zamiennika, ale szukałam specjalnie dla Was, z ciekawości. Nie mam potrzeby znalezienia zamiennika, ponieważ jest ten produkt tani i starcza na bardzo długo, więc ma odpowiednią też wydajność do swojej ceny. Dlatego też ja okrzykuję go mianem kultowego kosmetyku, dla którego nie ma zamiennika. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, jakie Wy macie zdanie na temat Duraline'u, czy również Wam on służy, czy być może Was uczula, czy może nie chce Wam się na przykład bawić w rozrzedzanie produktów i po prostu tego nie robicie, rezygnujecie z tej opcji. A być może dla niektórych z Was faktycznie ten kosmetyk okazał się być bardzo przełomowy, podobnie jak i dla mnie. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy, jak zawsze.
Jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym Wam wspomnieć na koniec tego filmu, to to, że na kanale trwa rozdanie. Jest to rozdanie, które nie jest z żadnej okazji wyjątkowo, ale będzie bardzo mi miło, jeżeli wspólnie dobijemy do 4000 subskrypcji. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, pa!